что сразу не понадобится. Ludzi nauki pytać, czy są w stanie przygotować taki projekt, ale z kolei Norwegowie się odgrażali, że oni taką skocznię zbudują. No i zaczyna się dekoracja, tak zastanawialiśmy się, obawialiśmy się tej pogody, że będzie biała. Tymczasem ten dzisiejszy konkurs udało się właściwie bez przeszkód przeprowadzić. To wczoraj mieliśmy nie cztery, lecz trzy serie. No bo zaczęło mocno wiać, ale dzisiaj wszystko nagle ucichło i to jest wspaniała sprawa, bo bez tego konkursu drużynowego całe mistrzostwa byłyby po prostu bez kropki. Stefan Holmgacher to jest bohater. Tak właściwie po cichu, a rokrocznie dorzuca kolejny sukces. Tytuł mistrzów świata w drużynie, zwycięstwo w turnieju czterech skoczni dwukrotnie. Kamila Stocha i teraz kolejne dwa medale na imprezie w lotach narciarskich w Oberstdorfie. Stefan Kula, to on tu na pewno może czuć się wzruszony, bo to on wskoczył do tej mistrzowskiej drużyny za Maćka Kota. On, który jest z nich najstarszy i który takiego medalu wielkiej imprezy dotąd nie miał. Teraz ma brąz mistrzostw świata w lotach narciarskich. Stefan jest Polska. Piotr Żyła, Stefan Kula, Dawid Kubacki, Kamil Stoch w tej kolejności startowali i w tej kolejności zdobyli brązowe medale mistrzostw świata. Pierwsze w historii dla Polski w tej specjalnej drużynie. Drużynie oczywiście na mistrzostwach świata w lotach narciarskich. Ostatnie relacjonowanie skoków to jest jedna nieustająca radość i pasmo sukcesów. Słoweńcy pokazali ich wielki charakter, a z tej czwórki myślę, że Domen Preuss był dzisiaj dla nas największą i dla rywali niespodzianką, bo to on dotąd był najsłabszy, a tymczasem był jednym z najmocniejszych punktów tej srebrnej drużyny słoweńskiej. I Robert Johansson, Anders Stiernen, Johan Andre Forfang, Daniel Andre Tande. To jest drużyna mistrzów świata z podwójnym zwycięzcą Danielem Andre Tandem. Wypadł fanemel zespołu. Stiernen gonił miejsce w reprezentacji, chciałby się dostać do ekipy olimpijskiej. We wszystkich trzech konkursach drużynowych do tej pory nie startował, a tym zwycięstwem w Kulm, zresztą trudno powiedzieć, jak to się przełoży na skocznię normalną i na skocznię dużą. No właśnie, takie zejście z mamutów, mówiąc trochę żartobliwie, na mniejsze skocznie. Jak to podziała na poszczególnych zawodników? Dostaniemy oficjalne rezultaty za chwilę. Dziękuję. A przede wszystkim powinniśmy podziękować Panu Bogu za aurę i to okienko pogodowe dwugodzinne. Tak, bo kto wie, za pół godziny może się to wszystko zmienić. Po 18 ma nadejść wichura, a tu ani wiatru, ani śniegu. Po prostu wymarzone warunki do latania. I polatali sobie nieco. Dwa medale, je możemy ich przywieźć, czy w ogóle je przywieziemy, bo przecież nic nie jest zapisane z góry. To wszystko trzeba sobie wywalczyć. Możemy oczywiście prowadzić różne przewidywania i rozważania, ale potem to trzeba potwierdzić. Skoki wyjątkowo jednak kapryśny sport, podatny na różne zmiany. Na konferencji prasowej przed Igrzyskami Olimpijskimi, które obsługiwać będzie Telewizja Polska, powiedziałeś, że jest 7 szans. Tak. Ile z tego bierzemy? Oczywiście łapczywi bierzemy wszystkie, ale realnie to trzeba do tego podchodzić spokojnie, bo to jest zabawa, w której oczywiście stawką jest wykorzystanie ciężkiej pracy, ale mimo wszystko sport jest ciągle jakimś elementem gry, nawet jeżeli stoją za tym ogromne pieniądze i ogromna praca. Myślę, że jeżeli z każdego z tych konkursów, w każdym z tych olimpijskich trzech konkursów, dwóch indywidualnych i drużynowym, cieszylibyśmy się z jednego medalu, co jest rzeczą realną, to bardzo byśmy się cieszyli. Drużyna ma szansę, indywidualnie też i Kamil Stoch, na pewno ten nasz wielki lider, a może właśnie jeszcze... Bo wygląda na to, że Niemcy nie zrobią postępu, to znaczy jeżeli Eisenbichler, on na pewnie na dużej skoczni będzie skakał lepiej niż na mamucie i
ale Laje to nie jest zawodnik, który może zagrozić pozycji naszej czwórki, w jakimkolwiek składzie będziemy startować na Igrzyskach Olimpijskich, czyli Niemcy będą musieli raczej gonić Polskę niż my tę reprezentację. Słowenia jest do wygrania. Norwegia, tutaj wielki znak zapytania, co będzie po zejściu na normalne skocznie, jak oni będą skakać, w jakiej formie się utrzymają, bo tutaj niewątpliwie był wielki pik formy. Przygotowali się do tych zawodów bardzo solennie, wiedząc, że tu mają możliwość dominacji. A oni mają jeszcze całą część sezonu Pucharu Świata po igrzyskach u siebie. I tam też tak, będą na pewno musieli się pokazać z dobrej strony. Ale to już będzie ich zmartwienie, my się cieszymy z osiągnięć naszych skoczków. Za chwilę hymn norweski po raz drugi i po raz ostatni na tych 25. Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich na skoczni w Oberstdorfie. Ważne, że nie mamy już dziurawej reprezentacji takiej.